Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosza, przed wami kolejny odcinek serii Let's Play New Super Mario Bros. U. I moi drodzy, pierwszy poziom w dzisiejszym odcinku, Trailing Spine Coaster, czyli straszny roller coaster, kościany roller coaster i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, to jest poziom szósty, więc troszeczkę mnie to, że tak powiem, tutaj zdziwiło. Z prostego względu, moi drodzy, jeżeli to jest poziom szósty, to wykonujemy go w odpowiedniej kolejności, ale aby się do niego dostać, musimy, że tak powiem, odblokować go troszeczkę wcześniej. No i niech zgadnę, to będzie poziom na szynach. O, widziałem to, widziałem tego Starcoina, nie dam się tutaj zwieść. Ogólnie rzecz biorąc, chyba poziom będzie mega, słuchajcie, zaawansowany, wow. Mega zaawansowany, bo widzę już, że mamy tutaj sporo ciekawych rzeczy. O, zobaczcie, kto nam się pojawił. Pojawił nam się nasz ulubiony przyjaciel, czyli Nabit. Dobra, nie będziemy kontynuować tego poziomu, idziemy złapać Nabita. Dlaczego? Bo możemy. A poza tym Nabit to jest, wiecie, to jest kolejny... Powercorn, czy jak on się... Power Acorn, P-Acorn tak naprawdę. I zobaczymy, czy uda nam się tego Nabita złapać za pierwszym razem, czy jednak będziemy musieli troszeczkę się namęczyć z tym Nabitem. Okej. Brawa dla mnie. Przecież mogłem normalnie się odbić tam. Dlaczego nie skoczyłem? Nie mam pojęcia. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Do 3 albo 4 razy sztuka, albo tak naprawdę do usranej śmierci, za przeproszeniem. Tylko po to, aby zdobyć tego Nabita i odblokować sobie kolejnego P-coina, P-corna. Uda się? No nie. Nie wiem, co tu się stało, słuchajcie, tak naprawdę. Chciałem to wszystko przeskoczyć na jeden skok i nagle Mario zbzikował, zgliczował się. No niestety, to nie jest to, że ta gra jest idealna i wiele razy to powtarzałem i powtarzać to będę, że ta gra nie jest idealna i glitche są tutaj tak samo obecne jak w każdej innej grze, słuchajcie. I to jest troszeczkę, niektórzy by powiedzieli, deprawujące, bo przecież... O nie... Nabit nam zwiał. Zwiał nam do innego poziomu. To nie oznacza, że wiecie, że my go straciliśmy, czy coś w tym stylu. Tylko po prostu musimy teraz cofnąć się i poszukać tego Nabita, bo najzwyczajniej w świecie on zmienił swoją miejscówkę. Możemy to też zrobić w taki sposób, po prostu przeglądając te poziomy i zobaczyć, gdzie ten Nabit nam nawiał. Oczywiście, o ile mapa nam pokazuje, gdzie tego Nabita możemy spotkać, bo istnieje szansa też, moi drodzy, że nie znajdziemy Nabita w taki sposób. Musielibyśmy przebiec całą mapę. Naprawdę, gro? Naprawdę. Naprawdę chcesz powiedzieć, że w taki sposób tutaj, przemieszczając się, nie mamy możliwości podejrzenia tego Nabita. No trudno. Jeden Nabit nam nawiał. To nie jest żaden, słuchajcie, problem. Przeniesiemy się do Acorn Plainsów, głównie z tego powodu, że chciałbym zdobyć Acorna, bo zawsze bycie dużym Mario i posiadanie Acorn Power nam w jakiś sposób może dopomóc. Nie chciałem też tego robić. Chciałem wejść w nasze przedmioty i... Dobra, weźmiemy sobie Fireflowera, moi drodzy. Weźmiemy sobie Fireflowera, podniesiemy w jego miejsce Acorna, tak na wszelki wypadek, żebyśmy go mieli. Dziękuję, gro. Tak, nie jest mi to już potrzebne. Przejdziemy się tą rurą. Przeniesiemy się z powrotem do Rock Candy Mines. I słuchajcie, wskoczymy jeszcze raz na ten Thrilling Spine Coaster do tego poziomu. I widzę, że tam Fireflower faktycznie jest lepszym rozwiązaniem. Głównie z tego, słuchajcie, względu, że kiedy zeskoczymy, to nie będziemy dryfować w powietrzu, tak? A bez dryfowania w powietrzu tak naprawdę jesteśmy na troszeczkę bezpieczniejszej pozycji. No i dobra, wiemy już, gdzie jest, słuchajcie, pierwszy z Starcoinów.
Mniej więcej też chyba zauważyłem, jak gra tutaj go sygnalizuje. Ten krzyk, ten okrzyk tego rollercoastera. Okej. Okay. Tego nie podnoszę. To jest niebezpieczne. Dobra. Widzę, że w ogóle ten rollercoaster nie należy do najbezpieczniejszych. Co to zrobi, jak zrobimy coś takiego? Dobra. Zrobi... Okej. Okay. Wolę z tego zeskoczyć. Nie wiem, dokąd to mogłoby prowadzić, ale... Nie czuję się bezpiecznie, że tak powiem. No. Dobra. Uda się? Po co nam to było? O, dobra, widziałem. Okej, okay, podjeżdżamy do góry. Nie, nie zdobyłem tego. Świetnie, padłem jeszcze do lawy, sody, jakkolwiek by tego nie nazwać. I po raz kolejny musimy powtarzać ten poziom. Tylko, że teraz jest niebezpieczniej, bo jesteśmy, słuchajcie, mini Mario. A bycie małym Mario, to tutaj nam chyba raczej nie pomoże aż tak bardzo, jakby się mogło wydawać. Po prostu będziemy mieli mniejszy ten hitbox, ale też będziemy mieli problemy ze skakaniem, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja przeważnie, kiedy gram małym Mario, to mam zawsze problem z różnymi typu skokami, wiecie. Próbuję jakoś, wiecie, jakoś, że tak powiem, podskoczyć, czy coś w ten deseń. I wydaje mi się, że tak jakbym był ociężały. Po prostu, tak jakbym był zbyt mały na zrobienie tego skoku, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. Dobra, mnie interesuje coś innego. Po co w ogóle są zrobione te tutaj... Oj, nie róbmy tego. Nie naciskajmy... W dół. No, świetnie. Co ja tutaj zrobiłem, nie wiem. Ale to nie jest łatwy poziom, uwierzcie mi. Może się wydawać łatwy, jak się go ogląda i ktoś powie, a tutaj skacz. To nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać, jak już wcześniej wspomniałem. Próbujemy kolejny raz. Mamy masę żyć, słuchajcie, do tak naprawdę do przebimbania. To nie jest to, że te życia zbierałem specjalnie, żeby ich nie zmarnować, tylko po prostu ja liczę się z tym, że później będą poziomy, które będą na tyle trudne, że zabiorą mi, czy też zjedzą mi więcej niż słuchajcie, jedno życie. O! Tego się nie spodziewałem. Dobra, Fire Flower w tym miejscu, słuchajcie. To jest dobry pomysł. I teraz... Zastanawiam się w dalszym ciągu, po co to jest. Czy to jest tylko, żeby zebrać te monety? Jeżeli tak, to powiem wam szczerze, że troszeczkę tego nie rozumiem. I tu pewnie można by było sobie nabić życie. O to tutaj chodzi, moi drodzy. Że po prostu to jest stworzone do nabijania żyć w tamtym miejscu. Uderzmy w to. No i się nie udało po raz kolejny Po raz kolejny nie udało się złapać tej gwiazdki. Wydaje mi się, że złapanie tej gwiazdki... O, nabić się znowu pojawił. Nie, na razie tego nabita po prostu pominiemy. Chcę przejść ten poziom i zobaczyć, co się tutaj będzie działo, słuchajcie. Wydaje mi się, że zdobycie tej gwiazdki tam może być kluczowe. Gra nie daje nam gwiazdek od tak sobie. Już wielokrotnie to powtarzałem. Jeżeli dostajemy jakąś gwiazdkę w nieśmiertelności, to ona jest po coś nam, słuchajcie, dana. Poza tym coraz bezpieczniej czuję się w tym poziomie. Zaczynam przyzwyczajać się do tej tutaj, że tak powiem, do tego wszystkiego, do tej całej mechaniki tego poziomu. I powiem wam szczerze, że to jest nawet ciekawie tutaj zrobione. I mówię to tutaj bez bicia, że naprawdę fajnie jest to tutaj zrobione.
I ta mechanika, można by było powiedzieć, zachowania tego momentum, tego pędu jest pokazana w 100%, bo wiecie, w Mario jednak ten pęd, jest potrzebny momentami. O, proszę bardzo. Po to to jest zrobione. Jeżeli bym tego jednego pana nie pominął, to byśmy mieli, słuchajcie, wszystkie, wydaje mi się, wszystkie monety, wszystko. Dobra. Okej. Udało się, dobra. Tak coś czułem, że to może być nam naprawdę bardzo, ale to bardzo potrzebne. I pewnie to jest ukryte przejście albo coś w ten deseń. I... Okej. Mam tylko nadzieję, że tutaj już nie będzie, słuchajcie, jakiejś dziwnej rzeczy. Nie ma już żadnej dziwnej rzeczy, mamy koniec poziomu, po prostu. Na całe szczęście. Ile razy my ten poziom powtarzaliśmy. Po prostu nie wierzę. Nie wiem, ile nawet żyć tutaj w nim straciliśmy, ale trochę się wyrównało i jesteśmy trochę na górkę względem tego wszystkiego. 97 żyć łącznie mamy. I co mamy? I mamy wreszcie nabita możliwość złapania. I spróbujemy to zrobić, słuchajcie. Spróbujemy tego nabita złapać. Jesteśmy dużym Mario. Jesteśmy Fireflower Mario, czyli mamy tą moc atakowania przy pomocy Fireflowera. I... Okej. No nie. Chciałem powiedzieć. No nie, spadniemy. To było aż nieuniknione. Nabit po prostu się zatrzymał. Myślałem, że słuchajcie, skoczy i złapiemy go w locie. Nabit po prostu się zatrzymał i czekał aż... I patrzył się na nas, aż zginiemy. Dobra. Jeszcze raz. Panie Nabit, pan mi tutaj przysparza dzisiaj kłopotów. A może po prostu ten poziom jest o tyle zaawansowany, że... Mamy. Można go złapać po prostu bardzo szybko. Jeżeli odpowiednio się ruszamy, że tak powiem. Zdobyliśmy... you got my stuff back, thanks a million. Zdobyłeś moje rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Odzyskałeś moje rzeczy. I cieszę się z tego niezmiernie. Dobra. Nabit kolejny pokonany. Bardzo się z tego powodu, że tak powiem, cieszę. Musimy wywalić jakiś przedmiot. I to będzie ta gwiazdka. Tak, chcemy tą gwiazdkę wywalić, wolę w to miejsce mieć Power Acorna. I wow. Słuchajcie. Z racji tego, że troszeczkę żyć nam ubyło, wykorzystamy jeden z zielonych domków. Czyli po prostu zdobędziemy sobie jakieś dodatkowe życia tak naprawdę. Spróbujemy przynajmniej zdobyć jakieś dodatkowe życia. No, monety też są cenne. Dobra. Musimy być niżej. Okej. No, gro. 3 życia. Jak na razie. 4 życia. 5 żyć. 5 żyć i jeszcze 2 życia zdobyliśmy, słuchajcie, przy pomocy monet, które zebraliśmy. Tak, udało się nam zdobyć 5 żyć. Bodajże maksimum, jakie można zdobyć tutaj, to 10 żyć, ale to trzeba naprawdę bardzo dobrze się tutaj poruszać i bardzo dobrze zeznajomić się z tym właśnie poziomem. No i dobra, kolejny poziom przed nami. Wydaje mi się, że to będzie ostatni nawet poziom w tym odcinku. Rock Candy Mines, Forteca z Screwtop Tower. Dobra, zobaczmy, z czym się je ten poziom. Pierwszy raz go widzę. Nie mówcie, że to wróciło. Dobra, słuchajcie, to jest mechanika, która była pierwszy raz użyta w New Super Mario Bros. Na... O nie. O tak, bardzo mi się to podoba, co tutaj mamy. Słuchajcie... Mamy masę mechanik, które... Nie chcę spadać i ginąć. Kurczę, no tak to nie miało wyglądać.
Nie możemy przeskoczyć przez tą platformę. Ta platforma na to wygląda, że jest po prostu platformą, która jest zrobiona z gumy albo z czegoś podobnego. Ale mechanika wkręcania i wykręcania, słuchajcie, tych śrubek. Po raz pierwszy to się bodajże pojawiło w takiej nowej odsłonie, w New Super Mario Bros. U. Nie w New Super Mario Bros. U, tylko w Super... W tym pierwszym odsłonie New Super Mario Bros. Czyli w tej wersji na bodajże 3DS-a. I było to dość ciekawie zrobione, a wcześniej wydaje mi się, że pojawiło się w Super Mario Galaxy. Jeżeli pojawiło się jeszcze wcześniej, na przykład w... Naprawdę, gro? Gra chciała mi zasugerować, że musimy użyć tego, co jest na dole. Taki tam, że tak powiem, bullshit, bo to będzie o wiele trudniejsze, gdybym miał to zrobić w taki sposób. Przecież tutaj od razu widać, że można to zrobić z tej perspektywy. Tylko trzeba się odpowiednio rozpędzić. Więc to było, to co zrobiłem, to była trudniejsza chyba metoda. No ale okej. Mamy pierwszego Starcoina. Bardzo się z tego powodu cieszę. Zobaczmy. To jest po prostu zrobione, aby zdobyć te monety. No nie mówcie. No nie mówcie, że powraca przeciwnik z Super Mario World. Nie wierzę. Tak, to jest, słuchajcie, przeciwnik z Super Mario World. Dobra, czy podejdziesz? Dziękuję. Nie wierzę. Tak bardzo nostalgiczny poziom tutaj mamy, że aż w to samemu, słuchajcie, nie wierzę. I teraz tak, czy tutaj coś będzie ukrytego? No jasne, że tak. No jasne, że mamy coś ukrytego, wow. Ale tylko pieniążki, nie było tutaj żadnych starcoinów, nie było niczego. A, mamy za to możliwość teraz zamrażania. Nie wiem po co. Po coś ona by się nam mogła przydać. Ale niestety nie wiem po co. No dobra. Próbujemy. Próbujemy zdobyć tego Starcoina. Nie jest powiedziane, że nie damy rady. Przecież... Przecież słuchajcie... czasami są trudniejsze rzeczy do zrobienia i dajemy rady je zrobić. A tego nie mielibyśmy dać rady zrobić, no... To by był śmiech na sali, że tak powiem. Fire Flower. Albo coś w tym stylu to nam by dało. Niekoniecznie. Nie jest mi to potrzebne do życia i szczęścia. Okej. Mam dziwne wrażenie, że pominąłem masę rzeczy. Oj, nie. Mój drogi. Nie. Coś ukrytego. Jakbym się tego nie spodziewał, powiem wam szczerze. Bardziej się... Właśnie, chciałem powiedzieć. Bardziej się spodziewałem, że w tym miejscu będzie ukryty blok niż coś w tym stylu. Ale drążmy temat. Drążmy temat, bo... Właśnie, bo coś może być tutaj u góry. Chciałem powiedzieć, może jakieś tajne przejście albo coś w tym stylu, ale najwidoczniej nie. Najwidoczniej przed nami walka z Bumbumem, chociaż na wierzchu, na samym szczycie tej wieży nie było Bumbuma. Mamy innego bossa. Mamy innego bossa. No dobra. Jaką zdolność dasz temu panu? Zrobisz go ogromnego. Au. Okej. No naprawdę. Okej. Już rozumiem, na czym polega trudność tej walki. Wow. Nie spodziewałem się, słuchajcie, że dostaniemy walkę z innym przeciwnikiem niż Bumbum, ale to jest fajne. To jest bardzo, słuchajcie, miłe zaskoczenie ze strony Nintendo.
że mamy innego bossa wreszcie. Co prawda pod sam koniec gry dostajemy jakiegoś innego mini bossa, ale to zawsze jest, słuchajcie, jakaś różnorodność w tym wszystkim. I tak, podobało mi się to. Mega mi się to podobało. No i dobra. Co teraz będziemy mogli zrobić? Będziemy mogli... Chcemy zapisać. Słuchajcie, przed nami stoi dość ciekawy wybór. Albo w tym momencie wejdziemy do tego zamku od tyłu, czyli zupełnie inna droga nam się otworzy i na pewno ją sprawdzimy w przyszłości. Albo przejdziemy do kolejnego poziomu i po przejściu do tego poziomu, moi drodzy, będziemy mogli go pokonać, a potem wejść do zamku. Zastanowię się jeszcze, co zrobimy. Oczywiście będziemy przechodzić każdy z poziomów tak naprawdę. W ogóle chciałbym jeszcze jedną, słuchajcie, rzecz sprawdzić. Chciałbym zobaczyć Starcoinsy. Tak, zdobyliśmy, słuchajcie, wszystkie Starcoinsy prawie w tym świecie. Tak, ten się sprawdza, słuchajcie, Starcoinsy. Mogę wam tutaj zaprezentować, w jaki sposób te gwiezdne monety można sobie zaobserwować, czy wszystkie zdobyliśmy. Granie podpowiada nam, co prawda, poziomów. Czyli na przykład, jeżeli jest ukryty poziom w Acorn Plains, to mamy po prostu zaznaczone, że jest tam poziom, ale nie mamy zaznaczonego jego nazwy, czyli nie mamy w tym momencie tego bloopera narysowanego, tylko by było to puste. Tutaj widzę, że mamy wszystkie, tu mamy wszystkie, tu mamy wszystkie, tu też mamy wszystkie Starcoiny. I tutaj brakuje nam tylko dwóch poziomów, czyli tego poziomu siódmego i poziomu z zamkiem. Albo jest jeszcze jakiś ukryty poziom, którego po prostu gra nam nie wyświetla. W każdym bądź razie, moi drodzy, mam nadzieję, że kolejny z odcinków z New Super Mario Bros. U wam się podobał. Jestem zachwycony. Tak jak mówiłem, jesteśmy już w poziomach, których ja nie znam. Widzicie, że idzie mi troszeczkę w nich gorzej, ponieważ staram się troszeczkę wolniej je przechodzić. Chociaż nie zawsze, chociaż to nie jest w 100% powiedziane. Teraz gramy tak naprawdę już w 100% na ślepo, chociaż tamte poziomy też nie za bardzo je wszystkie kojarzyłem, ale zawsze, wiecie, zawsze ta świadomość, że już ten poziom kiedyś przechodziłem, jak to mogę nie pamiętać czegoś w tym poziomie, no można nie pamiętać po tak długim czasie niegrania w New Super Mario Bros. U, ale to, co widzę przed sobą, podoba mi się mega i coraz więcej jest mechanik wprowadzanych, czy też konkretne poziomy polegają na niektórych mechanikach, które znam z innych części Super Mario Bros. I fajnie, że one powracają. Również z tym fajnie jest to, że powracają przeciwnicy, których znamy ze starszych odsłon przygód naszego hydraulika Mario. I to jest fajne. Też fajne było to, że w tym poziomie mieliśmy innego minibossa niż do tej pory, więc wow, naprawdę, naprawdę cieszę się z tego. Wydaje mi się, że w przyszłym odcinku uda nam się ukończyć ten świat. Uda nam się ukończyć świat kopalni landrynków, czy jakkolwiek bym tego nie nazwał. Kopalnia landrynków to chyba najlepsze w tym momencie tutaj, jak można by nazwać ten poziom, czyż nie? I słuchajcie, jeżeli nam się to uda, to przed nami tak naprawdę dwa światy i kończymy naszego New Super Mario Bros. U i trzeba będzie wybierać kolejnego let's playa. Dlatego ja muszę się powoli zacząć zastanawiać, co chciałbym wam zaprezentować jako kolejnego let's playa tak naprawdę, co równie dobrze mogłoby zastąpić New Super Mario Bros. U. Ale jeszcze troszeczkę czasu nam do tego zostało. Dlatego, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym, przyjaciołom, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!